Ale, ale! Cześć moi przyjaciele! Za mną idzie oczywiście, jak zwykle przerywa mi przywitanie. Najlepsze przywitanie, moi drodzy, ale, ale przerywa, no. Bo dzisiaj, moi drodzy, jest bardzo ciekawy, w sumie nieważny, ale bardzo ciekawy odcinek, bo dzisiaj, moi drodzy, bo dużo osób pewnie z was nie wie, jak to się rozpoczęło, że znalazłem się na Wojanowicach. I dzisiaj pójdziemy w to miejsce, gdzie to się wszystko właśnie zaczęło, rozpoczęło, ta piękna przygoda moja. Także, moi drodzy, dzisiaj pójdziemy właśnie w miejsce, w portal. I przejdziemy przez ten portal, a za tym portalem, moi drodzy, kryje się kraina, gdzie żyłem wcześniej właśnie niż Wojanowice. Także, no, no dzisiaj, moi drodzy, musi być ciekawie. Także przed tym filmem zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał. Na ekranie trzech ostatnich obserwujących, chcesz się pojawić na ekranie, no to mnie zaobserwuj. A ja ci dziękuję bardzo serdecznie. Okej, moi drodzy, no, także tak jak mówię, musimy ogólnie, bo jesteśmy na Wojanowicach 2.0. Ogarnąłem sobie diamentowy secik, nic więcej nie ogarniałem, tylko to, bo wszystko się straciło oczywiście, albo spalone, albo zepsute i będę znowu działał, żeby mieć najlepsze itemy z gierki. To troszkę potrwa, ale no, damy radę, moi drodzy, po czasie. No, tak wygląda mój dom. Jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, to oglądajcie każdy, bo dzieją się złe rzeczy, na przykład jak to właśnie i źle to wszystko tutaj wygląda, moi drodzy. No, także, no, w ogóle dzisiaj właśnie wam pokażę, w jakie miejsce musimy iść. Dzisiaj musimy iść w miejsce tutaj, o, tu, w ten portal, moi drodzy. Tu się wszystko rozpoczęło. Oczywiście do Wojanowic nie wiem, czy dzisiaj będziemy wchodzić. Raczej nie chcę, bo nie wiem, co tam się dzieje, czy tam jest bezpiecznie i tak dalej, także nie wiem, czy ryzykować, bo nie chcę też, żeby on mnie nakrył i żeby on nie widział i tak dalej. W ogóle, jak widzicie, już nie jestem, moi drodzy, prezydentem, w sensie nie mam już garniturku. No, także bardzo się z tego cieszę. Może za niedługo będę się zmieniać również w zielonego paliena. Także liczmy na to i trzymajcie kciuki za to przede wszystkim. Moi drodzy, możemy powoli w sumie... bo ten portal, moi drodzy, nie jest odpalony. W sensie on nie działa, ten portal. I chodźmy najpierw do domku Wojtka. Pójdziemy po prostu po zapalniczkę, bierzemy zapalniczkę i idziemy tam właśnie w ten portalik. Także to jest dla mnie... Czekajcie, sprawdzimy, czy ma tu gdzieś zapalniczkę. Ja tylko pożyczę, bo to na jedno użycie tylko. Ale czy ma jakąś... zapalarę? Nie, nie ma tu zapalary. Chodźmy na dół w takim razie. Mam nadzieję, on chyba miał jakiś, tak, miał. Krzemień, dobrze, zrobimy, moi drodzy, zapalarę, także to bezproblemowo. Także, Jezu, ale na tym świecie, tym pierwszym, nie byłem odkąd po prostu jestem na Wojanowicach. Także sam, nawet jak wy jesteście ciekawi, to ja również jestem ciekaw tego, jak to właśnie wygląda tam, jak to wyglądało bardziej. Okej, mamy tak, to, okej. Także zapalniczkę już mamy, to odkładamy, tutaj chcę, także, tak, o, jest elegancko. Moi drodzy, mamy zapalniczkę, możemy iść, muszę w ogóle sobie level nabić, bo nie mam w ogóle levela. Musimy nabić, moi drodzy, level, znaczy ja napiję, bo nie będę na odcinkach tego robił. Nabiję level, żeby mieć potem jakoś zenchantować tą zbroję, bo kurde, znowu mam w zwykłej takiej, najzwyklejszej zbrojce biegać, to jest mega słabe. Okej, gdzie to było w ogóle, czekajcie, to było w kierunku, bo to nie jest chyba jakoś mega daleko, czekajcie, Wojanowice. Ja sobie to zaznaczę, czekajcie, nie, tam są, tak? Wojanowice, a w tamtym kierunku, a no tak, od tamtej pustyni to było. Bo stamtąd jakoś inaczej płynąłem, ale to z innego miejsca, dobrze. Jeszcze creep się o tym nie zostaw. Czyli mamy, moi drodzy, 2000 metrów do przebiegnięcia, czyli 2000 metrów przygody. Także będziemy biec, ale... będziemy musieli odpalić w ogóle, ja bym tam jakoś tak po cichutku wszedł właśnie, żeby on nic nie widział, bo on... O kurde, nie, gościu z flagą, tego na pewno nie chcemy zabić, bo nie chcemy najazdu szczególnie, kurde, na Wojanowice tutaj zrobić, jak będziemy blisko nich. O, to jesteście przyjazne, co? Takie przyjaciele, dzień dobry, moi przyjaciele, tak. Dobrze, biegnijmy już na te Wojanowice, olejmy te pajączki, biegnijmy. A, widzowie, w ogóle napiszcie mi w komentarzu, jak wam miałem wakacje, bo troszkę już trwają, prawie już... połowa wakacji za nami, także trochę już trwają. Jakie macie plany i tak dalej? Ja będę musiał w ogóle bardzo dużo dla was odcinków nagrać na zapas, bo jadę na wakacje do Chorwacji na 14 dni. Trochę tych filmów będzie. O, pa, co mamy? Kurczę, nasza wyprawa i może będzie coś drogocennego w tych skrzynkach. Czy są tu jakieś skrzynki w ogóle? Ale są zakopane. O, gdzie panie, ile tego jest. Dobra, to olać, tylko chciałem to zabrać. A tu jeszcze coś będzie? Tu będzie. W tym pokoju. 100%. Halo. Case'ik, pa, jest. To jest case? Nie, to nie, już myślałem, że to jest case, dobra. Nie, olejmy tego case'a, a w sumie, poczekaj.
Gdzie ten casing? O, albo to był. Tu. Jest casing, mapa. Ma, nie, dobra, olać. Moi drodzy, nie chcę mapy do ukrytego skarbu teraz. Jezu, ja myślałem, że tu... O, się wystraszyłem tego zombiaka. Dobra, na razie, moi drodzy, biegnijmy. Na razie, niech mnie tutaj nic nie zatrzymuje. Bo się zamienisz w wodnego zombiaka i będziesz jeszcze brzydszy. Dobra, moi drodzy, na razie ja wam nie będę pokazywał, jak biegnę, bo to jest, kurde, no, na za dużo czasu, tak? Po prostu... Bo, czekaj, nie, dobrze, dobra, jeszcze nie, widzowie, poczekaj, bo dzieje się młyn, a mianowicie... patrzcie, co my tu mamy. O, co my tu mamy? Ja nie mogę. O nie, dobra, olać, widzowie, fałszywy alarm, tutaj ktoś był już. Także no ogólnie to fałszywy alarm. Dobra, jak biegnę, moi drodzy, jak będę już blisko, to wam dam znać. Wojanowice, dzień dobry. Wojanowice mnie witają, ale serdecznie również witam. 300 metrów, ale właśnie. Jezu, my idziemy, moi drodzy, od pleców Wojanowic. Będziemy musieli je całe obejść. Ja w ogóle mam nadzieję, że nikt nie mieszka teraz na Wojanowicach. Ja nie wiem, co tam się dzieje, widzowie. Dawno nie byłem na Wojanowicach. Ciągle teraz mieszkałem na Wojanowicach 2.0 i nadal raczej troszeczkę jeszcze tam pomieszkam, bo widzowie, on nie wie, że takie Wojanowice 2.0 istnieją, a ja nie chcę mieć z nim po prostu do czynienia w ogóle. Za niedługo będę zmieniał skina powoli na zielonego, także... O, napiszcie w ogóle w komentarzu, czy chcielibyście, żebym już właśnie zmienił tego skina na zielonkawego. Dobra. Wojanowice to są 200 metrów. 200 meterków mamy do Wojanowic, ale my musimy je długim łukiem obejść niestety, aby nic nas po prostu nie dotknęło i będziemy... Pa, to jest wioska w ogóle. Ej, nigdy nie wiedziałem, że obok Wojanowic jest z bomby wioska. I to jeszcze ta akacjowa, czy jak to tam się nazywa. Patrzcie. Znaczy tu nie, a nie, byłem tu, dobra, byłem. Dobra, żartowałem, Jezu. Znaczy byłem tu raz tylko w życiu, dlatego myślałem, że po prostu tu nie byłem. No, tak wygląda sytuacja. A tu co, tropikalne ryby co tu robią? Nie wiem, ale w ogóle ta wioska jest jakaś taka rozbudowana przez Wojana, bo tu gdzieś... Tak, bo tu są tory w ogóle, nie? Nie wiem, o, do Wojanowic one prowadzą, a, połączenie wiosek. Dobra, długim łukiem, bardzo dobrze omijamy teraz te Wojanowice, bardzo fajnie. A to co to jest? Jakiś strumień wody, co to jest? Ja nie mogę, to już jest w ogóle powalone. Okej, dobra, także biegnijmy na razie, zjedzmy sobie ziemniora jeszcze, o, i wyśmienicie, możemy sobie biec i biec. Przepraszam, ja tutaj po drodze. Super w ogóle, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że jak wejdę przez ten portal, to w ogóle nie dość, że mnie tam tepnie, to będę mógł wrócić, to jest dla mnie najważniejsze. Ale na razie spokojnie, widzowie. Na razie spokojnie, chodźmy tam. To jest, już blisko jesteśmy. O Jezu, jak blisko Wojanowic przychodzę. Nie, za blisko. Nie, jak on mnie zobaczy. No to mamy przekichane. W sensie najgorzej, jakby wiecie, jakby mnie potem śledził, ja bym po prostu szedł do tych Wojanowic 2.0. To by było najgorsze. Ale okej, na razie chodźmy. O, chodźmy na razie tędy. No i będzie elegancko. Czekajcie, tu jest ta... Gdzie to jest? Już jesteśmy? Bo to było na takim pagórku. Tutaj chyba. Tu? Halo, ile tu jest... A, to są te świnie. Z tego, co zamieniły się w... Jest, moi drodzy, portal. To jest właśnie ten portal, moi drodzy, przez który przyszedłem na ten świat. Świat Wojanowic, moi drodzy. To jest ten portal właśnie. Jest akurat ciemno, kurde, musimy... Dobra, ja... Dobra, ten Zbigniew będzie mnie... Oczywiście, że będzie mnie gonił. Kurde, to jest oczywiste, że ten kasztan będzie mnie gonił. No, no to jest normalne, to jest normalne. Dobra, moi drodzy, czekajcie, to w ogóle jakoś... Jaki syf tu jest, daj spokój. Taki portal, a... Taki ważny portal, taki niezadbany. Nie bardzo źle. Dobra, moi, odpalamy. Jest odpalony. Okej. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że wejdę i będziemy w nowym świecie. Także let's go. O, kręci. Jestem. Ej, mam zieloną rękę. Oho, jestem zielony. I mam te itemy, co miałem tym na tym świecie. Ale młyn, widzowie, jestem zielony, dawny palion. Czy ja tu jestem bezpieczny? Czy ja tu jestem... Stefan! Jak ja to wszystko pamiętam? To były, moi drodzy, to były początki. To były początki, zielone, to były początki. To wszystko się zaczęło od tego. Stefan, ja nie mogę. Gdzie ja jestem, widzowie?
I tu, moi drodzy, był początek. Ja tu dopiero się rozwidziałem, stworzyłem portal, przyszedłem i trafiłem do Wojanowic. A myślałem, że trafię do Netheru, ale trafiłem do Wojanowic. I z tego się akurat cieszę, bo poznałem przez to, moi drodzy, Wojana, Katy oraz Matrunera. I patrzcie, gdzie jestem! Jestem w dawnym świecie! Elo, ja nie mogę, ale pięknie. Piękny klimacik, moi drodzy, piękny klimacik. Naprawdę tu jest, jest wyśmienicie. Jaram się, zarąbiście tutaj jest. No, no nic, moi drodzy. Ja jestem w tym świecie co ten, ale chwilę se tu pobędę, bo powiem wam, taki sentyment do tego miejsca. Tak mi się przypominają rzeczy, czasy. Tu miałem dom budować, ale tak wyszło, że... Co ja tu mam? Nożyczki mam, o! O, to będę miał więcej wełny, przepraszam. O, to jest wyjście, okej. Patrzcie, co my tu mamy, patrzcie, co my tu mamy. Ej, ja mam te buty kolcze. Ale tu jest itemów, hopecku. My jesteśmy bogaci, pa, ale pa. Strasznie dużo żarcia jest. Ja nie mogę, moi drodzy, jaki sentymencik do tego miejsca. Niesamowity sentymencik. Pięknie tu jest. Jest naprawdę pięknie. Podoba mi się. Naprawdę ta wiocha mi się podoba. Ja mam nadzieję, że on tutaj nie wtargnie w żaden sposób, że mnie nie śledził ani nic. Proszę, żeby nic się tutaj nie działo. Proszę, żeby tutaj było tak jak jest i żeby tak zostało, moi drodzy, do końca. To jest dla mnie najważniejsze, to jest dla mnie priorytet, tak? Ty, a tu co? O, niewidzialny Zenek! Gdzie on jest? Jezu, nie, nie, moje pochodnie, oddać mi. Stefan, o, tu jesteś, co sprzedajesz? Nasiona dyni, kule szlamu, taki... Koralowiec mózgowaty. No to nic nie sprzedajecie, chłopaki, no. Czekajcie, sprawdzę, czy coś jeszcze tu jest. Bo tu w tej wiosce nic nie było. Ja tu nic nie zbudowałem takiego. Ja tu dopiero swoją przygodę rozpocząłem. I tak się cały świat potem potoczył, nie? To jest dla mnie po prostu niesamowite. Także no, mega mi się to podoba po prostu. Ale oje. Ale ta wioska jest, a pamiętam, ja. Bo ta wioska jest strasznie taka pobugowana. Patrzcie. Są wszędzie takie. O kurde, jaki mały zgred mnie goni. Kurde, wy też tutaj żyjecie? No na Wojanowicach są takie same stwory. No to jest normalne. No, ze Stefany śpią. Ja pierdzielę, dwa gnomy mnie gonią jeszcze. Dajcie spokój. O kurde, cztery zombiaki, z czego dwa małe. No pogrzmiło was. Patrz, ja nie mogę ich zabić. Ja pierdzielę. Dobra, mogę iść spać? Proszę, dajcie mi iść spać. Dajcie mi spać, proszę, proszę. Kurde! A, szybko! O, dobra, ty, ale szkielet w ogóle obok mnie chodzi, nie? Obok mnie chodził szkielet i nic takiego. I mogę se spać. Dobra, już się palisz. Już się palam te szkielety. Przepraszam, zostawić mnie, proszę. Zostawić mnie, dzień dobry. Czy coś tu jest jeszcze? Okej, moi drodzy. Ja mam taki sentyment do tego miejsca, ale na razie z tym miejscem nic nie będę robił, może tu jeszcze wrócę jakiegoś dnia, ale na razie, moi drodzy, wrócę do Wojanowic. Ja chciałem tylko to miejsce zobaczyć, pokazać wam, jak to się zaczęło, ale może tu jeszcze wrócimy. Może tu jeszcze wrócimy. Okej, tutaj jest w ogóle, jestem zielony, to mnie najbardziej cieszy, ja jestem tutaj zielony. Dobrze, moi drodzy, ja wracam do Wojanowic, będę musiał w ogóle do Wojanowic 2.0, także wchodzimy w Portalix. O Boże. Akurat jest noc. Noc jest, dzień dobry. Dobra, moi drodzy, o nie, i znowu jestem czerwony. Ja tam będę chciał wracać, bo tam jestem zielony, jestem prawdziwym palionem tam. Jestem tam bezpieczny. Dobrze, moi drodzy, ja będę wracał do Wojanowic 2.0. O nie, ale na pewno nie tędy. Nie, nie, tu grubym łukiem znowu będę musiał ominąć. Nic, pokazałem wam, jak to się zaczęło. Gdzie żyłem wcześniej. Nie było tam zbyt ciekawie, jak widzieliście. Nie było zbyt dużo rzeczy. Ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bardzo. I teraz tak, no nic, widzowie. Wy się trzymajcie, zasubskrybujcie kanał. No i czekamy na następne przygody. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i hej!